Mówi Zofia z Krakowa. Witam wszystkich zebranych. Niszczenie cudzej własności. W tej lekcji spróbujemy odnieść się do ważnej kwestii, a mianowicie w jaki sposób mamy się posługiwać wzorem postępowania danym nam przez Jezusa. Na ile dosłownie powinniśmy pojmować wezwanie do wstępowania w Jego ślady. Jak mogliśmy się przekonać, jak to sprawa wymagająca starannej refleksji i rozsądku. Z pewnością w większości przypadków postępowanie Chrystusa zawiera wyraziste wzory etyczne. Jednak są i takie wydarzenia, w których nie są one już tak wyraźne. Oto kolejne dwa z tej liczby. Przeczytaj. Mateusza, rozdział 8, werset 28 do 32. A gdy wszedł do domu, przyszli do niego ci ślepi, rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli mu, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. A oni wyszedłszy, rozsławili imię Jego po całej okolicy. A gdy oni wychodzili, przeprowadzono do Niego niemowę opętanego przez demona. Mateusza, rozdział 21, werset 18-19. A rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści i rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki i usło zaraz figowe drzewo. Marka, rozdział 5, werset 1-20. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazejczyków, a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszka w grobowcach, nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon i wołając wielkim głosem rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, gdyż jest wielu w nas. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry dużo stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im, wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły świnie. I rzuciło się stado ze stromego zboża do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. I rzekł im, a ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł, idź do domu swego, do swoich i znajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać dziesięciogrodziu, tak wie, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Marka 11, 12, werset 12-14.
A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Rozdział 20, werset 20-21. Otóż było siedmiu braci, pierwszy pojął żonę, a umierając nie pozostawił potomstwa. Wtedy pojął ją drugi, ale i on umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. Tak samo i trzeci. Łukasz, rozdział 8, werset 26-39. I dopłynęli do krainy Gerazejczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A on rzekł: Legion, gdyż wiele demonów wyszło z niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam dużo stada świń, pasące się na górze, i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludzkość okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Jak myślisz, dlaczego Jezus pozwoliłby demony weszły w świnie? Czy pozwoliłby na to, gdyby chodziło o owce? Gdzie podziało się współczucie Chrystusa dla niewinnych stworzeń? Czy niezależnie od kwestii ograniczeń dietetycznych wykazał on należytą troskę o to, że zwierzęta te były głównym źródłem utrzymania wielu rodzin? Jakie zastosowanie może tutaj mieć idea Bożej rekompensaty? Gdyby te świnie należały do pogan, trudno byłoby nam wyjaśnić przyzwolenie na ich zagładę. Twierdzeniu, iż Jezus polecił demonom jedynie opuścić opętanych ludzi, zaś ich wejście w świnie było już ich pomysłem, przeczy prośba demonów do Chrystusa oraz wyraźne stwierdzenie ewangelistów, iż mistrz udzielił im takiego zezwolenia. Inny biblista widzi w czynie Jezusa zdecydowany protest. Twierdzi on, że imię Legion i świnie symbolizują rzymską okupację. Zatem zamiarem Chrystusa miało być zaprotestowanie przeciwko rzymskiej okupacji Izraela. Ellen White napisała, że utrata stada świń była tak łaską wyświadczoną jego właścicielom, ponieważ absorbowały ich wyłącznie ziemskie sprawy, nie pozostawiając miejsca dla duchowych. Jezus zapragnął przełamać ten stan obojętnego egoizmu, dając im możliwość przyjęcia jego łaski. Choć komentarze te mogą pomóc nam zrozumieć niektóre nieszczęścia, jakich doświadczamy,
to czy wyznaczają jakikolwiek precedens, na którym mamy opierać nasze postępowanie. Czy potrafiłbyś dowieść, że podobny sposób należy ocenić przeklęcie drzewa figowego, które zapewne także miało swego właściciela? Dziękuję.